O. Przekajcie, dzwoni mi telefon, ja tylko odbiorę moment. Śmiesznie się złożyło. Pani z Polisy dzwoniła, że prosiła o adres. Ja wysłałem mi e maila tylko, a jej chodziło o wszystkie, cały adres mój domu i tak dalej. No cóż, szybko to załatwiłem i możemy lecieć. Nagrywanie jest, chyba działa. Mm, mam nadzieję, że dźwięk się nagra i wszystko. <laughs> Spróbuję jeszcze włączyć tutaj. A jest zapisane, czyli nie działa, fantastycznie. Dobrze, polecimy sobie. E Filozofią nowożytną. Jesteśmy na XVII wieku, zacznijmy od Pascala. Pascala, którego mieliśmy przerobić już wcześniej, no ale się nie udało, nie było czasu. E, powiedzcie, jesteście gotowi? Wszystko w porządku? Czy potrzebujecie jeszcze chwilę czasu? Czy tam nie mam Myślę, że możemy zaczynać. chyba. Możemy zaczynać. No, myślę, że to jest dobry moment. Dobrze. E, co u Pascala jest takiego spektakularnego, o czym ja wspominałem? Co u Pascala jest wyjątkowego? to to, że jest myślicielem chrześcijańskim, wierzącym w każdym razie, ale, ale sam wie, że no jak za bardzo nie ma podstaw do tego, nie? A, a, i tak, a i tak wierzy, czyli jest taki, taką, taką, taką reprezentacją marazmu, takiego otępienia, takiego absurdu właśnie i to jest, to jest fantastyczne, myślę I, i naprawdę wartościowe, żeby w świecie w uporządkowanym świecie tego, że Bóg złych karze, dobrych nagradza, nie? żeby w tym świecie zauważyć, że jest w nim coś dziwnego, no to zawsze to budzi mój, moje uznanie. Taka konsekwencja umysłowa, żeby być w stanie się do tego przyznać, a nie ulegać jakiemuś efektowi potwierdzenia czy, czy jakiejś takiej potrzebie wewnętrznej, żeby wszystko było takie, jak nam się wydaje, i bronić tego za wszelką cenę, żeby nie, nie, nie unikać dysonansu poznawczego. No bo to jest dysonans, nie? To jest dysonans, jeśli, jeśli świat stworzył Bóg, jest absolutnie dobry i omnipotentny, cudowny, a, a świat jest dziwny, no to. To nie jest nic przyjemnego, przyznanie się do tego przed sobą. A Pascal właśnie to robi. Dlatego Pascal jest mi bliski. Nie jest bliski za to mojemu chrześcijaństwu, za czasów bycia chrześcijaninem, bo, bo raczej byłem takim, takim klasycznym, letnim, dogmatycznym. Tak były ukierunkowane moje myśli, a Pascal jest w tym rzeczywiście inny, i ciekawy, spektakularny. Pascal stawiał wiedzy te same wysokie wymagania co Kartezjusz i inni racjonaliści i on uważał geometrię za wzór wiedzy. Dla tych, których nie było na poprzednim wykładzie, Kartezjusz wprowadził coś takiego do filozofii, że filozofia powinna być tak jasna, tak precyzyjna, tak, tak obiektywna jak, jak, nauki, jak nauki takie matematyczne, takie geometria na przykład, nie? bo, bo one cechu, je cechuje to, że rozpatrują tylko własności ilościowe, że, że tu nie ma żadne, żadnego, um, żadnego takiego filtrowania tego subiektywnie, no bo matematyka jest taka, jaka jest i matematyka działa na własnym gruncie matematyki i nic tu więcej się nie da zrobić. Ma swoje prawa, jest obiektywna, jest tam taki porządek, taka ścisłość. No i właśnie z tego, tą metodą, taką, taką dywizją próbowało się yy, opatrzeć w filozofię. Przekonał się jednak, że te wymagania są zbyt wygórowane i nie sposób wykorzystać je w rzeczywistości. Zobaczcie, następca Kartezjusza, tu raczej chłopaki będą następcami Kartezjusza. Kartezjusz był rzeczywiście wielki i miał wielki nacisk później na myśl, na formułowanie się tej myśli nowożytnej i też innej później. Ale już ktoś tak szybko uznał, że, że no, no nie da się, że, 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 że to nie spełnia tych wymagań. Nie da się, żeby to było tak, tak jasne jak e, nauki takie matematyczne. Nie wiem, czy kojarzycie Pascala, może z fizyki, nie? bo to są jakby te same osoby, zajmują się filozofią. Em, em, jak Kopernik nawet jest w historii filozofii w podręczniku e, zapisany. Także e, osoby takie, nawet osobistości z nauk przyrodniczych, mają coś wspólnego z filozofią, tak jak Pascal, e, tak, jak, tak jak też inni, których będziemy omawiać, tak jak na przykład Leibniz. Klarowność i jasność Kartezjusza nie dały mu żadnej pomocy. Nie? Czyli te próby nieudolne, można powiedzieć, dla niektórych, dla Pascala i dla mnie, Kartezjusza y, tej jasności, klarowności, no, nie były. Nie, nie, nie dało się ich zastosować. Stwierdziwszy nieudolność rozumu, musiał więc dojść do przekonania, że nie ma nic tak zgodnego z rozumem, jak wyparcie się rozumu. No. Ej, sorry, że ci no. przerywam, ale nie ja wiem czy tylko u mnie, ale się prezentacja nie wyświetla, chyba że jeszcze jej po prostu nie, nie włączyłeś. Yy, rzeczywiście nie włączyłem, rzeczywiście <laughs> nie włączyłem. I fajnie, że to zauważyłaś, bo, bo nikt by mi o tym nie powiedział i bym nie zauważył. Tak, na początku myślałam, że to tak, po prostu tak, tak, tak. z głowa, ale teraz to, widzę, że po prostu wiesz, masz są tak, pytania. Tak, tak, tak. Czułem, że o czymś zapomniałem bo włączyłem nagrywanie i czułem taką, taką pustkę, czułem potrzebę domknięcia i to jest właśnie ta potrzeba i ty mi teraz y, dałaś. Powiedzcie, że teraz widzicie. Dobra, teraz jest widoczne. Fantastycznie, dobrze. To to jest Pascal. Przywitajcie się, y, XVII wiek. No, niemożliwe, żebym mówił bez prezentacji. Także, także bardzo dziękuję, że to tak szybko zauważyłaś. Ci, którzy oglądają na YouTubie, to nie mają żadnego problemu chyba, no bo, no bo jak ktoś ogląda w formie podcastu, no to bez znaczenia, ale... Dziękuję, naprawdę. Dobrze, to jest Pascal, tak wygląda, XVII wiek. To jest nasz slajd. Jesteśmy tutaj, więc na czwartym, na czwartym zdaniu założyłeś tak szybko, więc dziękuję. Tak, e, nie ma nic tak zgodnego z rozumem, jak wyparcie się rozumu. No wyobraźcie sobie w tym uporządkowanym świecie e, działania Boga, chrześcijaństwa w tym świecie klarowności, który starał się nakreślić Kartezjusz, yy, stwierdzić, że, że zgodnie z rozumiem jest wyparcie się go. No to jest coś innowacyjnego, to jest coś ciekawego, jak na ten czas, bo też musimy yy, patrzeć trochę oczami, oczami tamtych lat na nich, też oceniając ich jakość, jeśli chcemy ich oceniać. No bo, no bo oczywiście możemy powiedzieć, że Augustyn był dogmatykiem, a Tomasz Zakwinu był dogmatykiem, że Platon był idiotą. Nie, bo tak patrząc, Patrząc na to, jeśli oni by wygadywali to, co wyga wygadywali teraz, mając tą świadomość tej wcześniejszej wiedzy, no to by był taki dogmatyzm, taki dziwny, taka ignorancja wręcz, prawda? Ale myślę, żeby tak nie wygadywali, <laughs> bo po prostu na tamte czasy to było sensowne i spójne. To jest też taki, taki błąd. Y Koherencyjnej teorii prawdy w filozofii. Ogólnie te, te są różne koncepcje prawdy. Jedna z koncepcji mówi, że prawdą jest to, co jest spójne. I to jest coś, co ma w sobie dużo systemów filozoficznych i takich, takich propozycji, nie wiem, egzystencjalnych e, czy jakichkolwiek, że one rzeczywiście są spójne. Że spójne jest to, jakbym sobie stwierdził, że zasadą rządzącą rzeczywistością jest chusteczka i według tej chusteczki wszystko się dzieje, ona jest idealna, jakaś taka, jest omnipotentna, bla, bla, bla. To jest przykład abstrakcyjny, ale to na tym polega. Wynikiem wyparcia się rozumu było zwątpienie zupełne, którego nikt nie wyraził w sposób bardziej przejmujący od Pascala. Zwątpienie zupełne, nie? czyli taki, taka naprawdę taka e, taki już skrajny, skrajna postać tego myślenia i taka dramatyczna wręcz. Zwątpienie bowiem doprowadziło go nie do uspokojenia jak kiedyś Pirżona. Pirżon był sceptykiem, nie? i sceptycyzm polegał na tym, że że generalnie taka myśl była w starożytności, też w epoce hellenistycznej, czyli tej epoce szkół filozoficznych, że chciał się znaleźć sposób na, na szczęście, tam potem stwierdzili, że to jest cnota i cnota była rozumiana różnie przez stoików, przez epikurejczyków, przez sceptyków, przez cyników, no i przez sceptyków właśnie oni dążyli do, do wyparcia się, no, odcięcia się od różnych twierdzeń o świecie, Stwierdzenia, że wszystko można poddać wątpliwość, żeby w ten sposób osiągnąć szczęście. Także to był taki, to był taki sposób. Yy, I Pirrhona właśnie to doprowadzi, doprowadziło do uspokojenia. uspokojenia na sceptyka. Ale Pascala doprowadziło to do rozpaczy. Nie wiem, kto mnie wydał na świat. Czym jest świat, czym jestem ja sam. Żyję w okropnej niewiedzy wszystkich rzeczy. No myślę, że jest. Yy... I, I zwróćcie uwagę, jak tym, tym mocniej, tym bardziej trudno byłoby przed sobą się do tego przyznać w takim uporządkowanym świecie działania Boga, jeśli jesteście no, jeśli jesteście wierzący, to przyznać się do tego, że rzeczywiście, rzeczywiście wydaje się, że, że trudno jest cokolwiek wiedzieć i trudno jest cokolwiek stwierdzić, a przynajmniej trudno jest jakieś kryterium znaleźć obiektywne do tego, żeby cokolwiek twierdzić. I, i za to Pascala bardzo cenię, bo y, rzadko się to zdarza, żeby ktoś żeby ktoś w, w, ktoś u kogo w jego interesie w ogóle nie leżało to żeby on tak powiedział, żeby on tak uznał, nie? To, to nie było w jego interesie, bo on na pewno jako wierzący no, wolałby, żeby wszystko było jasne, klarowne Bóg był dobry i tak dalej ale i tak się do tego przyznał, i tak to zauważył i to jest coś, to jest coś niesamowitego i nie wyparł się wiary w Boga oczywiście i tu taki obrazek dałem myślę, że dobrze ten stan rozpaczy pokazuje Porządek serca, mistycyzm i fideizm. Fideizm od Fides to jest wiara. Fideizm to jest taki pogląd uznający, że wiara ma prymat. To znaczy, że wiara, wiara jest najważniejsza. Jakby w, nie wiem, czy, czy w relacji z Bogiem ogólnie. Nie? Że najważniejsza jest ta wiara, a mistycyzm to nie trzeba tłumaczyć. Zaraz zobaczycie. Pascal znalazł jednak wyjście ze zwątpień. Nie przez rozum jak Kartezjusz, lecz przez serce i wiarę. Nie? Czyli całe szczęście. Yy, daj Boże zdrowie Pascalowi, że, że znalazł jakieś wyjście. No i tym wyjściem oczywiście był Bóg, nie? Jakoś tak, jakoś tak to sobie poukładał, że, że, że jednak ta wiara yy, dobrze, żeby została. No i nie wyparł się Boga tak ogólnie, ale zaraz zobaczycie, co ciekawego powiedział. Serce to właściwa człowiekowi zdolność poznawania rzeczy nadprzyrodzonych. Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. Nie? Rzeczywiście nie jest tak, według Paskala, jak mówił na przykład y, Tomasz, że wiarę trzeba udowadniać, wiarę da się udowodnić, wiarę można rozumowo jakoś, nie? No nie, no, 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 no nie da się tego ogarnąć, to, to trzeba ogarnąć sercem, emocjami, no bo, no bo inaczej się nie da, no bo to tak rozumiem, to niewiele ma sensu, nie? Sceptycyzm pierzoński nie był dla niego wynikiem ostatecznym. To właśnie sceptycyzm pozwolił mu oddać się wierze i autorytetowi religijnemu. Zwróćcie uwagę. Jak on to zrobił? O co tu chodzi? Jak może sceptycyzm e, doprowadzić go do oddania się autorytetowi religijnemu? Ale Pascal mówi, ogłupicie wiera? Przypuśćmy, ale co masz do stracenia? E, przyznam, że mimo, że raczej nie podałbym się jako osoba wierząca, oczywiście nie podałbym się też jako niewierząca, no to jest to jakiś argument, nie? No, może być tak, że na przykład dla mnie obiektywnie, czy dla was obiektywnie lepiej Działalibyśmy i bylibyśmy szczęśliwsi, gdybyśmy w Boga wierzyli. Mogłoby tak być, nie? Ale no, ten, ten mój rozum krzyczy, że jednak no, nie potrafiłbym wierzyć w coś, yy, czego nie uznaję za prawdziwe. A, a Pascal był w stanie. Nie, nie, że uznawał to za prawdziwe, ale uznawał, że rozumowo to jest no, trudne do pogodzenia. Nie? To jedyna możliwa droga, skoro wiadomo, że rozum niezdolny jest do poznania. Sceptycyzm był to na usługach mistycyzmu i fideizmu. Trzeba być geometrą, pirronistą i pokornym chrześcijaninem. Pisał, pi, pisał Pascal, to znaczy, zaraz powiem, Geometrom, nie? Czyli trzeba stawiać wiedzy wysokie wymagania, pirronistą trzeba wątpić i pokornym chrześcijaninem, zaraz zobaczycie, ale to będzie chyba tu rozpisane, tak. Wysokie wymagania, przekonać się, że rozum nie może im sprostać w, w, tym, w tym byciu pirronistą i poddać się objawieniu. Także być może, gdyby Pascal żył teraz to byłby ateistą, być może byłby agnostykiem, być może to było jemu bliższe, ale wiadomo, no w, w pewnym momencie w historii w Boga nie można było nie wierzyć i potem powstawały takie twory, takie anomalie, jak na przykład panteizm, spinozy, żeby, żeby jakoś zostawić tego Boga, ale też przyznać, że no nie, no to nie ma sensu, nie? No i tak też tak też zauważył to Pascal, ale, ale stwierdził, że dalej trzeba poddać się objawieniu. Także Pascal jest myślicielem takim mocno emocjonalnym. To, to nie jest takie racjonalne, bo jak widzicie, no, y, no, czy, czy, czy nie? Że uwierzyć w coś, mimo że to może nie być prawda, tylko dlatego, że to może być dla nas lepsze niż alternatywa, no to nie jest chyba y, najbardziej takie zimne i racjonalne, tylko właśnie z serca, nie? Z, tej, z tych emocji. W podobnym tonie wypowiada się o zakładzie e, e, o istnieniu Boga. Może Bóg jest, a może go nie ma, ale lepiej jest wierzyć. No właśnie, zakład Paskala nie, nie mylić z prawem Paskala, że kto wybił ten zapierdala um, zakład Paskala polega na tym, że czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje no to, to nie ma znaczenia, bo lepiej jest w Boga wierzyć, bo jeśli wierzymy w Boga, a Bóg istnieje, no to super, jesteśmy zbawieni, nie? Ale jeśli nie wierzymy w Boga, a Bóg istnieje, no to mamy problem. Także po prostu, po prostu lepiej jest wierzyć, bo, bo, bo jeśli właśnie, jeśli wierzymy, a Boga nie ma znowu, no to, no to nic. Jeśli nie wierzymy i Boga nie ma, no to też nic. Ale obiektywnie lepiej w każdym przypadku jest wierzyć. No pytanie takie, jakie zadałbym Pascalowi, no to w którego Boga i dlaczego akurat w chrześcijańskiego, tak jak ty mówisz, no bo, no bo nie wiadomo, no bo to mówi o, o istnieniu Boga, nie, i on wybrał tą koncepcję jemu bliską, tą postać, ale są różne koncepcje Boga i są zasadnicze od siebie, różne właśnie. napisz jeszcze. Macie jakąś refleksję co do Pascala? Może kojarzycie zakład Pascala? Słyszeliście kiedyś o tym? Albo prawo Pascala? Znaczy ja mam na to na refleksję, nie odnoszę się do Twoich dalszych pytań, ale… Mhm. Ja myślę, że powiedziałeś, że zadajesz mi pytanie na zasadzie tego dlaczego, yy, jakiego Boga i dlaczego akurat tego. Tak. No to w odpowiedzi na to twoje pytanie, to ja bym powiedziała, że wybrał politycznie. Bo no wiadomo, w jakim e, miejscu żył, dużo wpływa na to, jaka to jest polityka i uznawanie którego Boga, ale tam gdzie on żył, no to był to chyba chrześci chrześcijanin, chrześcijanin generalnie, nie? Mhm. Więc no chyba łatwiej mu było i bezpieczniej nawet po prostu... Uznać, uznać wiarę i jakby zgodzić się z propagandą. To mocne słowo. Pamiętajcie, że nie jest tak, że nie ma mandatów za, za niewierzenie w Boga. Już nie ma mandatów za niewierzenie no w właśnie. Boga. Nie? Więc, więc trzeba też na to, na to tak spojrzeć, co nie znaczy, że Pascal rzeczywiście w Boga nie wierzył. Bo to, to, to mogło być właśnie, to był kwestia też w czasów, w których on się wychowywał, że miał tą ideę Boga zaszczepioną i miał potrzebę w niego wierzyć. Tak jak pewnie miał Spinoza, o którym zaraz posłuchacie, który też właśnie wymyślił ten twór panteizmu, że Bóg istnieje, tylko za bardzo on jest taki trochę inny i tak sobie inaczej działa, nie? Tak samo, tak samo z takiej potrzeby. Potrzeby uznania istnienia Boga, czy jakieś, nie, że idziecie tym łańcuchem przyczyn, i no coś musiało być na początku, i wielki wybuch mi nie wystarcza. No to możecie sobie stwierdzić, że jesteście deistami, czyli że Bóg istnieje i jest właśnie niepoznawalny. I to są jakieś takie różne formy. Myślę, że Pascal mógłby być deistą, panteistą może nie, bo to już jest taka fikuśna koncepcja, ale, ale deistą może. Niemniej, bardzo ciekawe i dobry moment jest na takie refleksje, bo jak widzicie, że. No po tym średniowieczu no ludzie już zauważali, że ta wiara, no nie do końca, to już się tak nie klei, to nie jest takie sensowne, tu trzeba zastosować jakieś zmiany, nie? tu trzeba coś zauważyć. I Pascal właśnie poczynił taki krok, że zauważył, że no, no nie, tak jak próbowali w średniowieczu rozumowo, emocjonalnie, Augustyn bardziej rozumowo, Tomasz wyjaśniać tą wiarę, no to nie, no, rozum tego nie obejmie, chociaż Tomasz już mówił, że rozum niektórych rzeczy nie obejmie, tak jak tak jak prawdę o Trójcy Świętej, no bo rzeczywiście, jeśli czujecie, że rozumiecie prawdę o Trójcy Świętej, to czegoś w niej nie zrozumieliście, no bo to jest, to jest trudne do zrozumienia. Chyba się nie da. To, to, to trzeba przyjąć na wiarę. Jest takich kilka rzeczy. I to nawet Tomasz by tak stwierdził. Proszę, Natalia, ja się wysmarkam i Cię wysłucham. Wyciszę się, bo będzie głośno. Zawsze mi się w tym podejściu Paskala wydawało trochę takie niepoprawne, może tak powiem, to, że jakby jeżeli by się okazało, że ta istota boska istnieje, to ja wątpię, że ona zaakceptowałaby takie oportunistyczne podejście. Mega ciekawe jest to, co dodałaś, bo, bo wiesz, bo Bóg w końcu wie, Bóg no wie, tak. co motywy twojej wiary, nie? No i wierzysz, wierzysz w Niego, dlatego że Cię to opłaca. No, no, tak, nie, jest, no nie wiem. Jest to takie trochę niezręczne później, stając przed Bogiem, ale no może wystarczy to, że wierzysz, może wystarczy to, że masz wolną Tylko, wolę. Tylko, że i to jest tak... istota, która wymaga aktywnego kultu i oddania swojego życia jej. Yy, tak i zależy, kogo byśmy słuchali, to raczej tak, ale w niektórych przypadkach to też... Też no niektóre denominacje mogą znać, że ta wiara jest najważniejsza, nie? Właśnie takie fideistyczne. I że, że to jest kwestia, yy, że wiadomo, no, mogłabyś pójść potem, nie wiem, cierpieć bardziej, pójść do czyśćca czy coś i przypalaliby ci rączki, ale w końcu byłabyś zbawiona tylko dlatego, że, że wierzysz. Nie? A tylko innych... nie wiem, też no ile ta wiara to jest tak naprawdę wiara. W sensie. E... <laughs> Nawet jeżeli uznałabym, że nie wiem, z jakiegoś powodu korzystniej mi wierzyć w jednorożce, bo nie wiem, bo umilałoby mi to spacery w lesie, że perspektywa, że mogę go spotkać, to jednak to nie sprawi, że ludzie to nie są przełączniki światła, że o kliknę, to się zapali. Tak, 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 tak. To nie jest kwestia wiesz, uznania sobie, że na przykład, że no dobrze, może Bóg istnieje, może nie istnieje, ale, ale stwierdzam sobie, że istnieje. Nie? To, to, to nie jest kwestia takiego, na przykład ja teraz nie mogę stwierdzić sobie, że Bóg istnieje i odciąć się od rozumu. Jednak u Paskala chyba wynikało to z tego, że on czuł potrzebę wiary w Boga i, i nawet nawet być może, jak słyszał jakieś argumenty takie, że, że to nie ma dużo sensu. Być może, gdyby słyszał humor, no to też by mu się w ogóle zmieniło. Ale nie, że tak, tak zauważył, że no to się rzeczywiście nie klei i trudno to obronić, ale dalej miał potrzebę w tego boga, jeszcze chrześcijańskiego, wierzyć. Także jeszcze, no nie wiem, jakie były motywy, może to z tego wynikało. Nie mniej. Wydaje mi się, mhm. że. No, przepraszam, przewodniczący. Nie, ja chciałem powiedzieć, że nie mniej jest to ciekawe, no bo. Każdy sobie inaczej tego Boga widzi. No właśnie, nie? Jedna wiara, jeden Bóg, jeden Jezus, jedno słowo, cztery Ewangelie, a tyle rozgałęzień. Pomów, no, Natalia. Wydaje mi się, że on po prostu czuł taką silną emocjonalną potrzebę i to jest właśnie kluczowe moim zdaniem, że jeśli to łatwiej jest się przestawić z emocjonalnej potrzeby na, że tak powiem, takie nawet pobieżne zaakceptowanie rozumowe, które mhm. po prostu e, polega na tym, że akceptujesz, że masz taką potrzebę, nawet jeżeli nie odnajdujesz jakby wyjaśnienia, mhm. że ta mhm. potrzeba ma, jest jakby up, e, uprawniona w rzeczywistości. Wiem, że tak bardzo pokrętnie brzmi, ale. Mm, podczas gdy na przykład dla mnie, to jeżeli ja nie mam tej takiej emocjonalnej, silnej potrzeby. To już zastosowanie tej taktyki robi się trochę niemożliwe. Tak, tak, nie? Że w drugą stronę da się to zrobić, odciąć ten rozum na rzecz wiary, no ale, no ale tutaj z, na z naszej strony na przykład byłoby bardzo trudno, nie? Tak, tak. Bo on odciął ten rozum, ale, no ale nie odciął tej potrzeby całkowicie, że potrzeby istnienia Boga, albo że nie wiem, czuł jakąś jego obecność czy cokolwiek. No ale okej, okay, możesz odciąć tam elementy tego, takie, takie wyjaśnienia, nie? Że, że, że jakieś sensowne, że Bóg istnieje czy coś, ale nie możesz ich wytworzyć tak, tak znikąd. Nie możesz wytworzyć w sobie tej, tego poczucia, że Bóg istnieje tak znikąd. Jakbym ja teraz stwierdził, że wow, mój anioł stróż teraz jest tu i głaska mnie po główce. Chciałbym, ale, ale chyba tak nie jest. Więc dziękuję Ci za tą refleksję. Natalia była bardzo cenna. I ile tylko by się dało więcej, no to zachęcam Was wszystkich Zawsze coś dodawajcie, bo to urozmaica te wykłady. Dobrze, porządek dóbr. Tu przechodzimy trochę bardziej, już takie tematy trochę bardziej optymistyczne, bo tam był ten upadek rozumu, wyparcie się wszystkiego yy, i takie trudności, a tu już tak bardziej filozoficznie, bardziej sensownie może. Eee, tak, porządek dóbr, czyli taka hierarchia dóbr. Według paskala dobra materialne nigdy przy żadnym ich tworzeniu nie dosięgną poziomu dóbr duchowych wszystkie ciała, firmament. Gwiazdy, Ziemia i jej królestwo nie są warte najmniejszego z duchów. Nie, czyli tak klasycznie, jak, jak, jak mówiliśmy wcześniej, już nawet kurczę u Platona, to było, że materia jest taka zepsuta, że człowiek schodzi z, te, z tego świata idealnego na Ziemię i to jest dla niego kara. nie Że życie, życie w ciele to nie jest wcale nic takiego cudownego i szlachetnego. Wiadomo, jest cudowne i szlachetne, dlatego że dane nam przez Boga, ale samo w sobie ma, do materii nie należy się przywiązywać. Przewaga ducha nad ciałem jest zatem nieskończona. Idąc tym tokiem, Pascal uznał rzeczy materialne za znikome i bezwartościowe, czyli w duchu, w duchu chrześcijaństwa, właśnie. Gdy scholastycy na ogół pojmowali świat jako twór Boży i noszący z nami boskiego pochodzenia, Pascal uznał go za zupełną nicość. Zatem wielkość i nicość człowieka. Człowiek jest tym stworzeniem, w którym spotykają się wszelkie szczeble hier hierarchii. Składa się z dwóch składników, ciała i myśli, z których jeden jest nieskończenie cenniejszy od drugiego. Ja, czyli ten. Te, te myśli, ten duch. Człowiek jest trzciną najsłabszą w przyrodzie, albo najwątlejszą w przyrodzie, równie to się mówi, ale trzciną myślącą. Dla zgniecenia go nie trzeba, aby się cały świat zbroił. Nieco mgły, kropla deszczu starczy, by go zabić. Lecz niechby był zgnieciony przez wszechświat cały, to jeszcze byłby czymś szlachetniejszym od tego, co go zabija. Gdyż on wie, że umiera i zna przewagę, jaką wszechświat ma nad nim. A świat nie wie o tym nic. Cała ta godność nasza leży w myśli. Czyli ta myśl jest, yy, myśl, dusza jest na samym, samym szczycie tej hierarchii. Co więcej, człowiekowi dana bywa łaska, nadprzyrodzona miłość, yy, która należy do porządku boskiego. Nie wiem, czy, kojarzysz, nie wiem, czy kojarzycie, mówię, kojarzysz, nie wiem, czy kojarzysz widzów, u kogo była łaska wcześniej w scholastyce na przykład, otóż u Augustyna. Więc też człowiek jest podzielony i sam sobie przeciwny. Wielkość jego jest równa jego nędzy. To jest niesamowite dostrzegać te, te takie sprzeczności wręcz w człowieku. No to jest coś spektakularnego, zwłaszcza u myśliciela chrześcijańskiego. Pierżoniści mieli wtedy podstawę do głoszenia nędzy człowieka. Mieli ją również stoicy, gdy głosili wielkość człowieka, ale obie sekty są jednostronne. Nie? Że, że ci jedną skrajność i drugą skrajność, a Pascal zauważył, że te dwie jakości się jakoś tam przenikają. I możecie dostrzec, dlaczego Pascal jest dla mnie ważny. Dla mnie ważne jest w ogóle cokolwiek, co dostrzeże taką grozę wynikającą z bycia na świecie. I to nie mówię, to nie jest filtrowane jakimś złym stanem psychicznym, no bo to może, zły stan psychiczny może wzmagać takie myśli, ale... To jest takie poczucie, które może wam dać, przepraszam, jakaś lektura grozy, może wam dać to muzyka, może wam dać to jakiś filozof, tak, Pascal, właśnie takie dostrzeżenie, że ten świat chyba nie jest taki jasny i uporządkowany, jak często nam religie nawet chcą wcisnąć. I chyba, chyba tak jest. No? I, i, I to jest cenne zawsze, dostrzeżenie tego. Teraz przejdziemy sobie w temat trochę inny, bo taki bardziej, no, bardziej, mniej egzystencjalny, jak był tutaj u Pascala. I wiary tu nie będzie za bardzo. Przejdziemy sobie do Hopsa. On sobie Hopsa, e, nie pamiętam, on był chyba z tych, z tych angielskich terenów e, angielski filozof, tak. No. Też ciekawy, też, też wartościowy. Wracamy do materializmu, jak widzicie. Nie wiem, czy takie pytanie za 100 punktów. Kto był, kto tak pierwszy w historii filozofii, tej naszej filozofii zachodu, wprowadził właśnie materializm? Nie wiem, czy kojarzycie z pierwszego wykładu o starożytności, u kogo był taki, u kogo było takie właśnie pierwsze zarzewie materializmu? No, nie musicie tego pamiętać, ale może ktoś pamięta byłoby miło. E, otóż, otóż, demokryt? tak, fantastycznie, o, jestem dumny, dokładnie, dokładnie jest to demokryt i o to w tym chodzi, że nie musicie wiedzieć wszystkiego, co pisał i mówił demokryt, chociaż oni tam generalnie mało pisali, no bo to były takie czasy pierwotne, prymitywne, dopiero Platon zaczął dużo pisać, ale żebyście mogli ich odróżniać, nie? żebyście mogli Czytać sobie o czymś, czy czytać artykuł naukowy jakiś, nie wiem, z psychologii, z czegokolwiek, jeśli będzie nawiązanie do czegoś z filozofii, a zawsze są nawiązania do filozofii, bo to jest istotne jako kontekst, nawet do takiego początku. Już Demokryt wprowadził myśl, że świat jest tworzony z najmniejszych niepodzielnych jednostek, zwanych atomami. No to tyle, to dosłownie jest tyle. To jest kontekst, który, który dobrze jest znać, który powinno się znać, zwłaszcza interesując się tymi. Naukami społecznymi. Jest dzisiaj dużo wody potrzebuje. Nie wiem czemu. Dobrze. Hobbes przyjmował, że nie istnieje nic poza ciałami. Niematerialne substancje, które od wieków stanowiły osnowę poglądu na świat, miał za fikcję. Proste, jasne, fajne, racjonalne. Bardzo proszę. Bez żadnego... O, substancja, dusza... Wychodzi z mózgu Boga i jest emanacją tego Boga, a potem jest akceptowana przez człowieka, i człowiek ją odbiera tak i tak. I taka jest relacja między Bogiem a człowiekiem, i między materią i myślą, i mózgiem, i wszystkim. Nie, no niematerialne substancje nie istnieją. To rozwiązywało trudności filozofii XVII wieku i nie mamy rozwiązania. Kartezjańskie zagadnienie w stosunku duszy i ciała, bo ten diabeł to wprowadził takie, tak najmocniej, najdosadniej. Rozwiązywało się, a raczej upadało. Ten nowożytny materializm był odmienny już i ostrożniejszy od starożytnego. Materializm Hobbesa połączył się z mechanistyczną koncepcją filozofów XVII wieku. Ta mechanika, tak te, te nauki przyrodnicze też się mocno rozwijały, i mocno się też w filozofii przenikały. U, u właśnie u tych filozofów, takich filozofów, naukowców, też jak, jak właśnie e, na przykład Leibniz, czy inni, czy Galileusz, czy może Kopernik, to oni wszyscy też mieli dużo wspólnego z filozofiem tak jak wspomniałem. E, tak, w XVII wieku, zaczynając od Kartezjusza i Galileusza, mechanistycznie pojmowali oni przemiany ciał. Nie? Kartezjusz uważał, że e, że na przykład zwierzęta to są takie maszyny i że one działają sobie, one nie czują bólu, one, one właśnie są takimi maszynami, nie? No to właśnie to jest ta koncepcja mechanistyczna. Dla Hobbesa zaś, który nie uznawał żadnych przedmiotów poza ciałami, mechanicyzm stał się powszechną teorią bytu. No bo ten mechanicyzm e, chodziło w tym o to, że ciało, e, że dusza nie odpowiada za funkcje życiowe ciała, takie ogólne, nie? I dlatego, dlatego zwierzęta mogą przeprowadzać te wszystkie procesy życiowe, e, ale nie mają duszy. Ale człowiek ma jeszcze duszę i ma, ten, ma, to, ma, tą, ma tą część, tą instancję myślącą, prawda? Ale, ale jest właśnie też, ta, e, też to ciało, które działa tak mechanistycznie. E, tak. I u Hopsa właśnie no, nie było tej, tej alternatywy, nie było tej duszy, tylko, tylko była ta, ta mechanika. Racjonalistyczna metodologia. Mieliśmy na początku materializm, no to zapamiętajcie sobie, był materialistą. Tyle. I teraz racjonalistyczna metodologia. Jak wiecie, ten racjonalizm, stworzenie z filozofii nauki na wzór matematyki, to była taka dywizja, którą, którą nowożytność się kierowała od Kartezjusza. Hobbes, podobnie jak Kartezjusz, dążył do stworzenia racjonalnego systemu filozofii. System Hobbesa jednak został oparty na przesłankach materialistycznych. Przedmioty idealne nie istnieją. Idealne. No, no dla mnie. Yy, nie wiem, dla mnie przedmiotem idealnym mogła być moja dziewczyna, albo przedmiotem idealnym y, może być mój kot, albo mój komputer, ale to nie o taki przedmiot idealny chodzi. <coughs> o przedmioty takie transcendentne, idealne. To znaczy tak jak u Platona. Przedmioty psychiczne są natury cielesnej. Nie? Że wszystkie procesy, tak być może, psychologia by teraz powiedziała, czy jakieś neuronauki, wszystkie procesy psychiczne, które w nas zachodzą, to nie jest sfera y, jakiejś takiej, nie wiem, ezoteryki y, duszy właśnie, którą trzeba przyjąć na wiarę, tylko że to jest wyjaśnialne y, tak czysto materialistycznie przez działanie układu nerwowego na przykład. Poczekajcie, nie wiem, czy ktoś nie chce dołączyć. Jezu, kimś zapomniałem. Jezus Maria. O, zaakceptowałem. Aha. A, Natalia, dobrze, Ok, jasne. Jezus Maria, przyjmałem. Nie ma problemu. Jak coś, to wychodźcie, będzie zapis, ale fajnie, jak jesteście. Cieszę się, że Was widzę. Przedmioty psychiczne są natury cielesnej. Przedmioty cielesne są mechanizmami. Czyli ten mechanistyczny materializm. Hobbes był świadkiem powstania mechaniki, przejętym jej kultem. O co tu chodziło? No, że, jeśli żyjecie w jakimś czasie, w którym jakaś idea mocno, mocno się rozwija. To może z wami bardzo, może bardzo wam odpowiadać ta idea, i jakoś się tak w nią wkręcicie, że potem włożycie ją jakoś w swój system filozoficzny, a akurat się to z wami zgra. No i tak był, był tym zainteresowany po prostu. I proces Poznania według HOPSA. Sam proces Poznania był dla Hobsa każdy proces natury mechanicznej. Przez zetknięcie się przedmiotu z narządem zmysłowym ruch przedmiotu przenosi się na narząd, potem na nerwy, wreszcie do wnętrza mózgu. Proces ten zatem musi iść przez zmysły. Innej drogi nie ma dla mechanicznie pojętego procesu poznania. Był to sensualizm psychologiczny. Czyli skrócie proste, fajne rozwiązania. W końcu ktoś coś proponuje. To jest. wybaczcie, i pies szczeka, jakby było opętany i teraz tata też z niego krzyknął, jakby też było pętane. być może razem są, co nie być może ja też jestem. Wracając. No jest to taki właśnie taki sensualizm, ale to jest ten no to jest ta matematyczna precyzja, że uznajemy coś okej, okay, ale fajnie prosto, wszystko jasne, nie? Pójście po takiej Racjonalnej drodze, że, że może to po prostu jest, że tylko są te rzeczy materialne, bo na przykład dlatego, że tych duchowych nie widać. Ja oczywiście nie powiedziałbym, że na pewno tak jest. Hops też by tak nie powiedział, bo to jest tylko hipoteza, zaraz się dowiecie. Ale kurczę, w końcu jakieś ciekawe rozwiązanie, nie? które jest nie tyle, że jest spójne, ale jest też jakoś sprawdzalne i współczesna nauka też to potwierdza. Także był jakoś tam ponadczasowy. Ee, sensualizm psychologiczny chodzi o to, że sensualizm, właśnie jeden, jeden z poglądów na naturę poznania, albo był ten cały spór, czy rozum towarzyszy, czy same zmysły nie? temu, żeby coś poznać, czy może tylko rozum, czy może tylko zmysły, jak powiedzą empiryści, rozum, jak powiedzą racjonaliści, no to tu bardziej tak sensualistycznie, tak jak mówili sofiści czy, czy sceptycy. Hipotetyczność teorii. Zaraz zobaczycie, tylko się napiję. Kurde, nie wiem, co się dzieje ze mną. To, to, co jest w tym slajdzie, to jest taka bardzo cenna świadomość i właśnie taka konsekwentność w myśleniu, żeby zauważyć, że wszystko od początku do końca co on prezentował, co ja prezentuję, co prezentował Platon, co prezentował Arystoteles czy Tomasz Zakwinu, to jest jakaś tam hipoteza, która, okej, okay, yy, gdzie, gdzie wszystko, to znaczy to wszystko z siebie wynika, to może być spójne, koherencyjna teoria prawdy, ale, ale no to, że coś jest spójne, to nie znaczy, że zgadza się z obiektywną taką, yy, taką teorią prawdy, czyli tą klasyczną, że... Że jest na pewno prawdziwe dla wszystkich, obiektywne, absolutne, tak jak mogą nam proponować religie. I tu widzę takie zagrożenie w religiach, bo jeśli ktoś proponuje, jeśli ktoś mówi o tym, że cokolwiek jest absolutne i obiektywne i wciska nam to i oczekuje tego od każdego, no to ja bym takiej osoby unikał, a przynajmniej może z nią porozmawiał. No, i dowiedział się, dlaczego tak myśli, nie? Może to, jest, może to ma sens. Hobbes miał świadomość, że mechanistyczna koncepcja jest jedynie hipotezą. Tak bardzo naukowo, tak bardzo w duchu, w duchu metody naukowej. Całe poznanie jest tylko wnioskiem ze zjawisk o hipotetycznych przyczynach. Można wnioskować inaczej i wytworzyć inną teorię. Właśnie, bo chodzi tu o to wnioskowanie. Platon wnioskował na swój sposób, miał swoje przesłanki, dochodził do swoich wniosków. Ktoś inny ma swoje przesłanki inne, jakieś inne aksjomaty z innego podłoża wychodzi jak kartezjusz ze sceptycyzmu metodologicznego i też dojdzie do czegoś innego, prawda? Zauważenie tego, że to, że ja miałem jakieś przesłanki, to, że ja do czegoś doszedłem, to nie jest tak, że każdy tak musi i to nie jest tak, że moje jest inherentnie lepsze niż każde inne. Po prostu jest inne. Warto to zauważyć cenię każdego, kto to zauważa. Mechanistyczna teoria za to zdaje sprawę ze zjawisk i spełnia swe zadania. Nie? Jest sensowne, jest wystarczająco, wystarczająco działa, wystarczająco to wyjaśnia, nie mnoży bytów ponad potrzebę. Eee, nie, że nie ma tu żadnych, nie wiem, dusz dziwnych, których i tak nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Jest tak, jak, jak chyba jest, rzeczywiście, jak myślę, że większość osób zgodziłaby się, że może tak być. No i super, mamy coś w końcu w tej filozofii. Takim pojmowaniem własnej teorii, jako hipotezy, Hobbes przygotował grunt dla pozytywizmu następnych stuleci. Teraz skoczymy sobie naturalistyczna etyka. No, bo ci filozofowie zwykle, jak widzicie, tu takie poglądy epistemologiczne, co do poznania, co do natury świata, ontologiczne, nie, czasami też takie metafizyczne. E, no i też mamy etyczne. Hobbes usiłował uchwycić mechanizm psychiczny jednostki i wprowadzić z niego cały złożony ustrój życia. Nie? Czyli wszystko w tym duchu e, mechanistycznym. E... Występował przeciw tradycyjnej od Arystotelesa tezie, że człowiek jest z natury istotą społeczną. Arystoteles rzeczywiście był dużym autorytetem. Jeśli Arystoteles coś powiedział, no to zahamował później rozwój nauki na, na długo, długo. No bo, no bo był rzeczywiście ważny, był dużym filozofem, był polihistorem, takie ładne słowo, czyli osobą o ws wszechstronnej wiedzy. Przeciwnie, z natury instynktu, <laughs> przeciwnie, Arystoteles nie był osobą wszechstronnej wiedzy. Był przeciwnie, z natury instynktu każdy zajmuje się wyłącznie własnymi sprawami, każdy kocha jedynie siebie, każdy jest egoistą. Zwróćcie uwagę. Ciekawe, może tak być. Wydaje mi się, że raczej współczesne badania takie psychologiczne będą zauważały, że, że no, no nie, no człowiek raczej yy, ma zadatki do altruizmu. Ale jest to egoistyczne w tym sensie, że yy, to jest taki argument: wow, altruizm nie istnieje, bo jak robimy coś altruistycznie, to, to chociażby robimy to dla, swojego, dla swojej przyjemności. No Ja myślę, że to się zawiera w definicji altruizmu, że, że to jest dobre i to jest dobre działanie na rzecz innej osoby, jeśli my robimy coś, co ok, będzie nam sprawiało przyjemność, ale też sprawi przyjemność tamtej osobie. Nie? Ale też warto to zauważyć, że tak naprawdę. Może być tak, że my robimy wszystko dla przyjemności. Wydaje mi się, że tak jest. Wydaje mi się, że nawet u średniowiecznych ascetów tak jest. Mi się wydaje nawet, że nawet u e, islamskich terrorystów tak jest, no bo chociażby terroryści mają wizję tego, w ogóle dla nich jest tam specjalne miejsce w niebie dla tych, e, dla męczenników. Nie, że przejdą sobie, puk i siedem dziewic się pojawi i kurczę basen i E, alkohol i dobre jedzenie. No to kurde, czy, czy to nie jest egoistyczne? Czy to nie jest, e, czy to nie jest maksymalizujące przyjemność tej jednostki? Myślę, że jest. I myślę, że to, co ja robię, też jest. Myślę, że to, co wy robicie, też jest, ale to już jest dyskusyjne. Każda rzecz jest dobra, jeśli służy celom jednostki, a jednocześnie może być zła dla innej jednostki, z której interesami jest w niezgodzie. Innej miary dobra i zła natura nie zna. Ile człowiek wywalczy, tyle dostanie. Stąd status status naturalis człowieka, homo homini lupus. To kojarzycie. Tu może się, może jakby powiedział to Wardenga, zaczynacie łączyć kropki. Nie? <taki> Takie połączenie <taki> kropek właśnie. I Hops w tym był bardzo ciekawy. I to rzeczywiście cenne jest coś takiego zauważyć. Mimo, że wcale nie musi tak być. Nie, nie musi być tak, jak Hobbes to rozumiał. No bo on tutaj... Y, zrobił pomost do jego koncepcji umowy społecznej, y, o, której, o której zaraz wspomnę. Że dla ludzi jest dobrze działać samemu, y, dla ludzi jest y, ważny ich własny interes, bo to nie było tak koniecznie, że, że są egoistyczni ludzie, że tak jako jednostka, no bo oczywiście y, czterolatek może być egoistyczny, ale on żyje w jakiejś, w jakiejś symbiozie z innymi. To są mechanizmy na czym powiązanych. Także można powiedzieć, że grupy są Grupy są e, jako, jako cała grupa są egoistyczne, że zależy i, e, grupom na, na ich grupom e, na ich dobru. No, chyba tak. Umowa społeczna, naturalistyczna polityka, znowu. Hmm. Jednakże walka przynosi szkody, prawda? Czasami lepiej się łączyć, robić miłość, nie wojnę i to tak czysto egoistycznie nawet można powiedzieć, dla, dla maksymalizowania tak czysto utylitarystycznie, pragmatycznie przyjemności lepiej jest złączyć się z kimś i tak też działa związek, tak, taki bardziej e, realistyczny taki surowy psycholog mógłby powiedzieć, że on jest ze swoją żoną dlatego, że to, że, że to jest taka transakcja nie? myślę, że to je, trochę straszy takim redukcjonizmem żeby redukować e, redukować e, działania, motywy, motywy działań człowieka do, do takiego odczuwania, e, odczuwania przyjemności, ale myślę, że warto jest to zauważyć, bo chyba tak jest. E, walka przynosi szkody i dla ich uniknięcia ich ludzie opuścili stan natury, nie? czyli ten pierwotny stan natury, który później, o którym później Russo powie, że, że to był ten, ten dobry stan, w którym człowiek jest najszlachetniejszy. To będzie taka koncepcja szlachetnego dzikusa co do, co do właśnie natury ludzkiej. Aby uzyskać spokój, zaczęli żyć, jak gdyby byli skrępowani umową. Każdy ustąpił część swoich pretensji na rzecz społeczności, aby w zamian otrzymać obronę. Nie, Bo razem, razem tworzą coś więcej, razem maksymalizują to odczuwanie przyjemności, razem tak czy, czysto utylitarystycznie czy pragmatycznie e, mogą działać i dobrze prosperować. Tak powstało państwo, nie z natury i z instynktu, lecz z obawy i rozsądku. Dopiero zaś z państwem powstało prawo i obowiązki, a wraz z prawem, obiektywna, miara dobra i zła. Nie, to nie jest tak, że ona jest obiektywna, w tym sensie, że absolutna, niezależna dla każdego, ale obiektywna także obowiązuje już wszystkich, wszystkich ludzi objętych tym prawem w państwie. Nie, no Bo państwo musi podążać za jakimiś zasadami, musi się, musi, się, yy, musi być postawione w jakichś zasadach, żeby mogło działać. Przejdziemy sobie zaraz do Spinozy. Jak coś macie do dodania, to proszę. Patrzę sobie, jest dziewięć osób, bardzo fajnie, że jesteście, że jecie. Właśnie osiem osób, mogłem tego nie mówić. <grym> 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 ok, yy, tak. Jeśli macie coś do dodania, to proszę. Yy, a jeśli nie, to polecimy za Spinozą. Ale widzicie, nie, no ta filozofia. Nie jest chyba taka dziwna, nie jest chyba taka rozmyta, niezrozumiała, jak się to zrobi po kolei, jak się zauważy, że ci ludzie mieli wystarczająco dobre powody, żeby myśleć tak, jak myśleli. Ja patrząc na, właśnie tak historycznie, na miejsce, w którym się urodzili, na czas, w którym się urodzili, na poglądy, z jakimi przyszło im się zderzyć, no bo mogli się zderzyć tylko z poglądami, które były wcześniej. No oczywiście. Jeśli jest teraz jakiś współczesny filozof świetny i on rozgryzł wszystko, albo jak potem się Hume pojawi i rozgryzie wszystko, to oni nie mieli dostępu do Hume'a, no bo, no bo Hume jeszcze nie istniał wtedy. A może istniał. Nie istniał. No właśnie. Także widzicie. No dobrze. Przechodzimy do Spinoza, o którym kiedyś powiedziałem, że był Żydem, ale. Ale nie wiem. No, filozof niderlandzki pochodzenia portugalsko-żydowskiego, z zawodu rzemieślnik optyczny, chyba robił jakieś soczewki czy coś i chyba tak też umarł, że coś tam w tym swoim zakładzie pracował i, i coś jakiegoś zakażenia dostał. Nie pamiętam, jak to było dokładnie. No, nieważne. Przejdziemy sobie do Spinozy. To jest też filozof ciekawy, o którym wspominałem wiele razy. On był takim chyba prostym, zwykłym człowiekiem. I tu należy się wprowadzenie na początek, żeby to lepiej zrozumieć. Spinoza pojmował poznanie podobnie jak Kartezjusz. Racjonalistycznie. Miarą prawdy i dla niego było jasność i wyraźność, a rozum poznający w sposób jasny i wyraźny, był dla niego źródłem prawdy. Nie, to klasycznie tak u Tu jeśli chodzi o tę metodę taką matematyczną, no to niewiele się tu zmieniło. Przyjął typową dla racjonalistów myśl, że matematyka jest wzorem nauki. Swą powszechną naukę wyłożył sposobem geometrii. Morgeometrico, jakkolwiek to się czyta, przyjąwszy pewne definicje, jak aksjomaty, na ich podstawie dowodził dalszych twierdzeń. On tak też pisał swoje wielkie dzieło, ja o tym wspominałem też na poprzednich wykładach. On wyjaśnił tę metodę, sprecyzował ją, i według tego później dochodził do różnych innych rzeczy. Takie bardzo długie, duże dzieło miał. Tak matematycznej postaci filozofia nie miała ani przed Spinozą, ani po nim. Nie, bo było to u Kartezjusza, ale nie w takiej, w takiej postaci, no jak on to robił w tej książce, no bo to jest rzeczywiście mocny taki aksjomat ten matematyczny. Filozofia Spinozy wyrosła na podłożu na wskroś osobistym i uczuciowym, ale usiłował i potrafił dać jej postać abstrakcyjną, racjonalną i zupełnie bezosobistą. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Zaczynamy sobie od panteizmu. bo To jest najważniejsze u Spinozy. To jest ten, ten sztandarowy pogląd Spinozy. To jest to, z czego, się wynikają u niego, z czego wynikają u niego te inne jego koncepcje, inne rzeczy w tej filozofii. Matematyczna była jednak tylko forma systemu Spinozy. Treść jego zaś była metafizyczna. Dzieło morgometrico było wykładem monistycznej nauki. Nie wiem, czy kojarzycie, co to znaczy, że monizm, co to znaczy dualizm, co to znaczy plu, pr, pluralizm. No, monizm to jest to, że zasada jakaś jest jedna, że coś jest jednolite. Monistą był na przykład to są rodzaje monizmu. Monizm rodzajowy, monizm numeryczny. Nie monizm rodzajowy, że istnieje jeden rodzaj substancji. Monizm numeryczny, że istnieje jedna substancja, chyba. No i różne tam inne. Jeśli popełniłem błąd, no to popełniłem błąd teraz mówiąc o tym. Ale monistą takim rodzajowym był na przykład Demokryt. No, bo on uważał, że, że wszystko że wszystko jest z atomów, czyli z jednego rodzaju tego substancji. I monistą też był Spinoza, zaraz zobaczycie. E, o, pluralizm oczywiście, nie? uznawanie, że są różne takie elementy. Był taki filozof też w filozofii przyrody, o którym nie wspominałem, bo tam każdy wybierał sobie swój żywioł. Ktoś ubrał, wybrał Heraklit, wybrał ogień, ktoś inny ziemię, ktoś inny powietrze, ktoś inny wodę, a przed taki gościu, który stwierdził, że te wszystkie żywioły. No i był właśnie pluralistą. W filozofii Kartezjusza potępiał jej dualizm, nie? bo to jest cały czas, pamiętajcie, recepcja Kartezjusza. Kartezjusz był to najważniejszy, Kartezjusz był autorytetem. Potępiał jej dualizm, dualizm Boga i świata, myśli i rozciągłości, duszy i ciała, wolności i mechanizmu. Kartezjusz był rzeczywiście naprawdę na wskroś dualistyczny. I Spinoza to potępiał. Spinoza był odwrotnie, bardzo, bardzo taki Monistycznie nacechowany i chciał wszystko sprowadzić do, do jednego, mimo że zgadzał się, że niektóre, że niektóre elementy tej jedności są różnorakie czy tam dwojakie, no to próbował cały czas, e, trzymał się tego, że jednak e, od zarania no to, no to ta zasada jest jedna. Próbował zaś przezwyciężyć dualizm, wychodząc z założeń samego Kartezjusza, z jego definicji substancji. Substancja jest tym, co istnieje samo przez się i co może być pojęte samo przez się. Inna definicja substancji jest, że jest to coś, co nie jest atrybutem żadnej innej rzeczy. To jest taki inny sposób rozumienia. Z jego definicji substancji wnosił, że substancja jest tylko jedna, a jest z nią Bóg. Nie? Stąd ten panteizm, stąd ten właśnie ta, ta istotność tutaj Boga w tej koncepcji. Bóg, Bóg jest tą substancją. Żeby coś istniało samo przez się, nie może być niczym ograniczone. Musi być nieskończone, a nieskończona substancja to Bóg. Na tym polega ten panteizm, zaraz go rozwiniemy. Niemożliwe, że mi się woda skończyła. Kurka. Nie spodziewałem się, że będę trypił. Zaczekajcie chwilę. Ok, Wykład cały czas działa. Nagrywanie cały czas działa. My działamy. Żyjemy, chyba. Jest ok. Jakby były jakieś pytania? Zapraszam, bardzo proszę. Substancja nie może być stworzona, gdyż wtedy miałaby przyczynę i istniałaby przez przyczynę, a nie sama przez się. Nie? Chodzi o to, że musi być, musi istnieć po prostu musi istnieć. I bez żadnych. Nie wiem, że powstała, że umrze. Nie, 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 istnieje. Poza Bogiem nie może być więc substancji. Bóg, czyli substancja, to dwie nazwy tej samej rzeczy. Nie? Że, że tylko, tylko z Boga się wszystko składa. Bóg jest tym, tym budulcem rzeczywistości, tym jednym budulcem. Stąd wynika, że wszechświat nie może istnieć poza Bogiem, lecz tylko w Bogu. Panteizm, Pan znaczy wszystko, Teos, Bóg, nie? E, czyli wszystko w Bogu. Inaczej Bóg jest naturą. Zarówno świat rzeczy, jak i świat myśli nie są samoistnie, nie są samoistne, lecz są objawami tego, co samoistne Boga, nie? Czyli to yy, tak, tak się zauważa, że to są właśnie takie, takie objawy tego, takie, takie emanacje, można powiedzieć. Bóg, czyli przyroda, to dwie nazwy jednej rzeczy. Bóg i przyroda to to samo. Bóg jest yy, taki panteista, nie wiem, czy Spinoza, ale ktoś mógłby powiedzieć, no jeśli wszystko jest z Bogu, no to ten Szejker jest też Bogiem. Nie? Że to tu się, tu się zawiera właśnie Bóg, czy, czy jakiś absolut, czy coś. No, Bóg, absolut, podobne. Przez ten panteizm miał zostać przezwyciężony dualizm Boga i świata. Nie? bo u Kartezjusza te dualizmy się pojawiały: duszy i ciała, Boga świata, substancji myślącej i rozciągłej. Teraz o tym też będzie. I tu zauważać, jak ważny był ten Kartezjusz, nie? mimo że ten. To... Nie musi Wam odpowiadać czy rezonować z Wami to, co mówił, no to, no to, to, to miało znaczenie, to było, to było doniosłe w historii filozofii. Dlatego to musimy rozważać całościowo. Musimy rozważać filozofię e, ze świadomością e, starożytności, właśnie ze świadomością średniowiecza, bo to wszystko ma wpływ na każdą późniejszą myśl. I stąd to widzicie, że widzicie być może moją frustrację, e, która pojawiła się e, patrząc na pierwsze wykłady u Pana Tyla bo no, jeśli robimy coś tak chaotycznie, jeśli czegoś nie umówiliśmy, a już o tym wspominamy, to, to zrobi tylko chaos, to będzie tylko marazm, entropia i sodoma i gomora na takich wykładach, a nie będzie tu spójności. Myślę, że po takim kursie historii filozofii, jeśli go tam sobie obejrzycie, czy, czy jeśli jesteście na tych wykładach, no, to będziecie gotowi na to, żeby cokolwiek wyciągnąć z tych wykładów pana Tyla, no, bo bez tego może być problem. Myślę, że z tym też może być problem. Ale to już jak daje notatki, no to okej. Okay. Dobrze. E, determinizm. To się jeszcze nie pojawiło chyba w filozofii do tego czasu. Bardzo ciekawe, przynajmniej w nowożytności nie kojarzę. Własności świata wywodzą się z natury Boga. Wywodzą się e, z jego natury wedle praw logicznych. Nie, że logika cały czas działa, istnieje, jest tym ważna. I świat podlega tym samym prawom logicznym, którym podlegają idee abstrakcyjne. Przez taką koncepcję miał zostać przezwyciężony dualizm świata idealnego i realnego. Widzicie, to są te wszystkie elementy, które uznawało się za prawdziwe, czyli te elementy filozofii Kartezjusza, ale jest, to jest ich recepcja e, e, przefiltrowana przez myśliciela na wskroś monistycznego, czyli właśnie panteistycznego, bo panteizm jest rodzajem monizmu. Przez Spinoza właśnie. Nie? Wszystko to będzie tak, tak filtrowane, tak, tak, tak uplastycznione, żeby to się wszystko zgadzało z monizmem. Cokolwiek zatem dzieje się, jest konieczne, bo podlega wiecznym prawom. Nie ma więc w świecie przypadku ani wolności. Cała przyroda jest mechanizmem, a człowiek, jego czyny i dzieła, społeczeństwo, państwo, cała kultura to wszystko jest koniecznym wytworem mechanicznie rozwijającej się przyrody. Czyli to jest wszystko takie deterministyczne tu nie ma miejsca na wolę. Spinoza, no może na wolę jest, ale nie wiem, czy na wolną. Spinoza uznawał powszechny determinizm, przez który miał zostać przezwyciężony dualizm wolności i mechanizmu. Czyli kolejne takie dualizmy, które pojawiają się u Kartezjusza. Przerwa na smarkanie. Wyciszę się, żeby was nie przestraszyć. A jak jest przerwa, no to dobry moment, jakbyście chcieli coś powiedzieć, bo mogę słuchać i smarkać w ogóle. Ale jeśli nie macie nic do powiedzenia, to nie trzeba. A jeśli macie, to bardzo proszę. koniec przerwy wróciłem do żywych. Filozofia Spinozy to jest właśnie takie przezwyciężanie spuścizny po Kartezjuszu i tu kolejne spuścizna. No to będę fajne słowo to kolejne przezwyciężenie dualizmu materii i świadomości w duchu monizmu. Dlatego napisałem monizm, nie? Że Spinoza to przezwycięża monistycznie i to yy, yy, to transformuje właśnie w duchu tego monizmu. Wszechświat miał wszakże, jak Kartezjusz wskazywał, dwie dziedziny: materii i myśli. Nie? I tu, tu właśnie tu, no, no nie, nie można było się nie zgodzić, dlatego rozróżnienia tego Spinoza nie mógł pominąć. Ale doprowadził je do jedności w ten sposób, że potraktował jako dwa y, przymioty jednej substancji, właśnie te, ten dualizm. Nie? Czyli nie wiem, może to być jakiś taki, jakaś taka próba łagodzenia dysonansu poznawczego że on miał jakieś zadatki do tego, do takie monistyczne, nie? że jest ta jedność, bo może z tego panteizmu u niego to się wywodziło, no ale kurczę, no, to co Kartez już mówił, też miało sens, czyli trzeba to przetransformować tak, żeby się zgadzało z tym, co mi się wydaje teraz. Nie? Ale to tak, tak działamy, no, takimi jesteśmy istotami. Chcemy łagodzić dysonans poznawczy i to jest naturalne. Nie, że chcemy, po prostu łagodzimy. Nie? Jak ja z kimś rozmawiam, jestem w dyskusji, ktoś mówi coś, co nie zgadza się z tym, co ja myślę, albo co mi się wydaje, no to czuję dysonans poznawczy i mi się to nie podoba, i będę bronił tego, co mówię. I nawet ja tak robię, także. No, nawet ja tak robię, tak, też tak robię. <grym> Napiję się znowu. Czyli widzicie, nie zaprzeczał tego, że coś było dwojakie, ale zakładał, że to się bierze z jednej rzeczy, nie? czyli za zachowywał ten monizm cały czas. Ale był taki bardziej złożony, nie? I był taki, nie był taki prosty. Bóg, który z natury jest nieskończony, posiada nieskończenie wiele przymiotów, z których dwa myśli i rozciągłość są dostępne umysłowi ludzkiemu. Bóg jest substancją zarazem myślącą i rozciągłą, ale jest cały czas jeden. Jest cały czas jedyną substancją, po prostu ma dwa przymioty. Czyli zachowujemy cały czas monizm i panteizm. Pamiętajcie. Odpowiednio do tych dwóch przymiotów Boga istnieją dwa światy, duchowy i materialny. Każdy objaw substancji należy do jednego lub drugiego jej przymiotu. Czyli cały czas mamy jedno, ale ma inne emanacje, inne objawy, właśnie. Odrębność dwóch światów w systemie Spinozy została zachowana, ale przez uzależnienie obu od czegoś trzeciego, czyli od tego właśnie Boga, miał zostać przezwyciężony dualizm materii i świadomości. Czy to przezwyciężył, no to. No nie wiem, czy było coś do przezwyciężania, yy, ale, ale jest to jakaś, jakiś sposób. Paralelizm psychofizyczny. Nie? Bo to też jest cały czas recepcja tego dualizmu psychofizycznego od Kartezjusza, dualizmu duszy i ciała. No i Spinoza na to też dawał rozwiązanie w duchu właśnie panteizmu, w duchu monistycznym. W człowieku ciało jest rozciągłe, a dusza myśląca. To uważał Kartezjusz. Tu, tu nie ma co się nie zgodzić. No, mógłbym się nie zgodzić, ale Spinoza nie ma co się nie zgodzić. Niemniej ciało i dusza człowieka są w zgodzie. Nie dlatego, że ciało i dusza na siebie oddziałują, nie? to mówił Kartezjusz, że, że one są niezależne od siebie, e, ale dlatego, że są objawami tej samej substancji, czyli znowu emanacje, jakieś, jakieś objawy. Porządek myśli i stanów cielesnych, e, w ogóle to słowo objawy, no to pamiętajcie, że to jest książka, nie wiem, pisana, ten drugi tom, nie wiem kiedy, ale bardzo dawno temu, te pierwsze tomy chyba jakoś zaraz po wojnie, nie wiem, ale no bywają tu takie archaizmy trochę, czy, czy słowa też użyte trochę w innym znaczeniu niż, niż rozumiemy je teraz, no bo to nie są objawy jakieś takie, że mam katar, jakieś chorobowe, <laughs> tylko, tylko może przejawami to by było lepsze. Porządek myśli i stanów cielesnych odpowiadają sobie wzajem. Odp odpowiedniość tę Spinoza usiłował wytłumaczyć nie jak to zwykle czyniono przez oddziaływanie jednego porządku na drugi, lecz przez równoległość obu. Koncepcja paralelizmu psychofizycznego była oryginalnym pomysłem Spinozy, pozostającym w związku z jego monistyczną koncepcją bytu. Często jest tak w filozofii, że ktoś wychodzi właśnie z jakiegoś jednego założenia, z jakiegoś aksjomatu. I no, mógł mieć jakiekolwiek pobudki do, do, do wiary, czy tam do uznawania tego, co uznaje. Czekajcie. Niestety kamera mi coś się psuje, ale, ale to nie będzie jakby przeszkadzało chyba specjalnie w wykładzie. No, jak, jak może ją wyłączę w sumie na razie, <laughs> może się potem naprawi. Dobra. Um, nie, że wychodzi się zwykle z takiego aksjomatu, wychodzi się z jakiegoś założenia, i potem e, na podstawie tego jednego założenia nadbudowuje się cały system i, i próbuje się bronić tego jednego założenia. E, Godząc je z innymi jakimiś rzeczami, które nam się wydają. Tak jak wydawało się Spinozie, że, że Kartez miał w niektórych rzeczach rację, no to musiał je pogodzić z tym, co, co mu się wydawało. No i to oczywiście jest taka moja psychoanaliza tego, no bo nie wiem, nie wiem jak on to dokładnie rozumiał, jak to widział. Dobrze, przejdziemy sobie dalej. No jak każdy filozof, większość filozofów wspomina coś o etyce, tak samo Spinoza. Chyba wszystko dalej widać, chyba wszystko jest ok. Tak, etyka Spinozy. Sprawy etyczne Spinoza rozważał najobszerniej, co ciekawe, ale nie przyjmował dla nich odrębnych zasad, lecz traktował je jako zastosowanie ogólnej nauki o Bogu i świecie. Ja, czyli w związku z tym, co mówił wcześniej, to wszystko jest tak, ten cały. Ten cały system. Afekty, i czyny, afekty, czyli takie mocne emocje, jakieś. Afekty i czyni, czyny ludzkie są tak samo wytworem konieczności, jak wszystko inne, i one nie są wolne. Niesłusznie postępują ci, co wyśmiewają się z namiętności ludzkich lub potępiają je zamiast je rozumieć. Spinoza w swej etyce chciał badać je, jak bada się linie, płaszczyzny i ciała, czyli cały czas w, w sposobie takim matematycznym na wzór geometrii. Spina załączył jak stoicy, etyczny naturalizm z racjonalizmem. Prawdziwą naturę człowieka widział w rozumie czyny są zgodne z naturą ludzką, jeśli są rozumne. Najwyższe dobro widział w Poznaniu. Poznanie Boga wzbudza miłość do Niego. Nie będę tego czytał. Amor dei Intellectualis o dałem radę. I prowadzi do mistycznego z nim połączenia. Jest to największe szczęście dostępne człowiekowi. No, cudowne, wielkie szczęście. No to ta etyka, tu nie trzeba dużo dodawać. E, opozycja! Rzadko wkładam opozycję tutaj. Przekajcie, zobaczę, czy, czy może moja kamera znowu działa. Damy jej chwilę. E, o, przestała działać. No doskonale. No nie wiem, co się dzieje, kurczę. E, Yy... Dobra, zostawię to tak na razie. Dalić to. Rzadko wspominam o opozycji, ale tutaj to jest istotne, bo tak jak Wam wspominałem, yy, tak, doszliśmy do wniosku, że w pewnym momencie w historii były mandaty za, za niewiarę, i że ateistom nie dało się być po prostu, no bo byłby przypał. Yy, no to Spinoza właśnie. W duchu takim tamtej polityki był takim, nie że ateistą, ale, ale można tak powiedzieć, można mu to zarzucić. I oni też to zauważyli. Gwałtowna i powszechna opozycja, jaką wywołały pisma Spinozy wśród filozofów i teologów, miała nerw religijny i etyczny. Nie, że ta opozycja, że to, że to trafiało w poglądy religijne i etyczne tych ludzi. Potępiano jego wolnomyślne zasady Teologiczne i polityczne No bo to, są, no to jest takie To jest takie szalone, żeby stwierdzić Że, że Bóg jest we wszystkim nie? To jakby nie zgadza się z tym co Nie zgadza się z tym co mówi kościół katolicki <grych> I atakowano poglądy metafizyczne Za panteizm, w którym widziano Ukryty ateizm Przypis redaktora Trzaskowski Tak, to jest żeby upodobać się też Części e, osób religijnych ale dalej zauważyć, że no, ten wóz to nie jest taka koncepcja spójna. I za determinizm niebezpieczny dla moralności. Nie, bo to, to jest rzeczywiście takie zagrożenie. To jest, to jest taki dysonans i zagrożenie dla, dla, tego, dla tego porządku, dla tej harmonii, właśnie świata, jaki był wtedy. Źródło i pochodzenie grafik. Klasycznie źródło to drugi tom historii filozofii Wacława Tatarkiewicza. Grafiki filozofów wszystkie są z Wikipedii. Grafika z stajdu piątego, to był taki tam rozpiska, gdzie był Immanuel Kant na środku. To dalej będę kontynuował tę prezentację, ale zawsze chcę po każdym odcinku o tym wspomnieć. Grafika tego z, 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 z Pascala, te zdjęcia no to jest z tego albumu, którego nie polecam wam słuchać. Coś, jakiś, jakaś definicja ze słownika, no i tam jeszcze coś było z tego słownika myśli filozoficznej. No i to tyle na dzisiaj. Przebrnęliśmy przez, przez kolejną część. Następnym razem może będzie Leibniz też, ale to już tak, tak no nie wiem. No jeszcze trochę nam zostało. Myślę, że będziemy sobie, sobie robić po trzy na każdy wykład. No i co najmniej z trzy wykłady jeszcze wyjdą i ewentualnie będę robił potem jakieś wykłady dodatkowe, na przykład. Yy, Wykład tylko o nicości, o marności i o jakiejś takiej grozie egzystencjalnej, albo, albo wykład taki na wskroś teologiczny. No nie wiem, jakoś to, jakoś to w szalony sposób zrobimy. Może kiedyś nie, założę kółko teologiczno-filozoficzne i jakąś tam działalność e, podtrzymamy, żeby coś z tego było. Może jeszcze na żywo, kiedyś coś poprowadzimy, nie wiem. Ale cieszę się, że tu jesteście, cieszę się, że tu dzisiaj ze mną byliście, cieszę się, że uczestniczycie. Dużo mi to daje szczęścia i satysfakcji. Jakkolwiek niewiele szczęścia i satysfakcji odczuwam, no to, no to to mi daje jej dużo. Także dziękuję Wam, że byliście. Jeśli były jakieś pytania, no to zostańcie. Pytajcie. Piszcie do mnie też na Messengerze osobiście, no bo jestem dla Was. Nie mam nic lepszego do roboty. A na dzisiaj Wam dziękuję. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Ja myślę, że na pewno dziękujemy i doceniam, że poświęcasz w jakiś sposób swój wolny ten czas, nie żeby doedukować tych takich. Co mają w dupie, tak podejście pana tyle trochę. Nie, to, tak, tak bym was nie określił na pewno, ale wiem, bo byłem na waszym miejscu, wiem, co by ze mną zrobiło spotkanie z filozofią w wymiarze, w jakim robi to pan, pan Mirosław, także, że was rozumiem, jestem z wami. Ja dziękuję, jestem pierwszy raz, bardzo mi się podobało, bo po... Wykładach pana tyle miałam takie przemyślenie, że filozofia trafia obok mnie, a nie do mnie, mhm. a teraz tak się troszeczkę, przynajmniej tą część, którą tam przedstawiłeś, było to w miarę takie dla mnie. Przynajmniej się łączyło coś. Tak, no to zapraszam się też do obejrzenia, jakbyś miał ochotę do poprzednich. No wyjścić. właśnie, droby no, sobie to tak. poprzednie. Ja, jest prezentacja normalnie, e, przepraszam, jest playlista. Teraz będzie pięć filmów, dzisiaj wrzucę ten. E, playlista, gdzie to wszystko, wszystko jest, jest publiczna. Też wrzuciłem ją na mój kanał na YouTubie, także można oglądać bez problemu. Także <grym>, nie ma co się obawiać. Dobrze, super, także dziękuję. Dzień, dziękuję. hej. No, możecie już wychodzić. No to Do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia, dziękuję za obecność. No, Okay. Dzięki wielkie, że dzisiaj, miłego dnia. Dzięki, cześć. I, i znowu wy. Zakończę nagrywanie już, bo ten, ten fragment słonki, wrzuciłem ostatnio i jest na YouTube, rzeczywiście teraz zakończę.